5 błędów, jakich nie popełniać podczas rekrutacji w obecnej sytuacji. Witaj, ja nazywam się Marcin Kokowska, jestem seryjnym przedsiębiorcą i na tym kanale dzielę się wiedzą biznesową, marketingową, jak inwestować, jak wyjść z długów, ale też opowiadam trochę o inspiracjach z różnych książek czy filmów. Dzisiaj podzielę się z Tobą informacjami, które w ostatnim czasie jakby się jeszcze bardziej nasiliły, które bardziej rzuciły mi się w oczy, które były też już wcześniej podczas rekrutacji, ale wydawało mi się, że w czasach, w których zamiast 70 CV tygodniowo mamy 400 CV, to jeżeli już kogoś zapraszamy, to te rekrutacje będą wyglądały trochę inaczej. I rzeczywiście, wygląda to inaczej, natomiast nie u wszystkich. Nadal słyszę, że dużo osób szuka pracy, nie może znaleźć pracy i chcę podzielić się dzisiaj 5 podstawowymi błędami. Jak dojdziemy do końca tego filmu, myślę, że większość z Was powie, kurde, to naprawdę są podstawowe rzeczy, ale czasami fajne CV, dobre CV, gdzieś tam osoby, które mają fajne doświadczenie, odpadają właśnie na takich prostych rzeczach. Więc teraz po kolei przejdziemy do tego, co w ostatnim czasie i mi, i gdzieś tam kolegom z pracy i koleżankom rzuciło się w oczy, albo jak opowiadaliśmy o danej sytuacji gdzieś tam po rekrutacji, nie mówiąc o konkretnej osobie, tylko o sytuacji, to wszyscy mówili, nie wierzę, stary, to dobrze, że nie zatrudniliście tej osoby. I teraz po pierwsze, niech CV za Ciebie przemówi. Niech te CV będzie schludne, niech przykuje odpowiedni wzrok, ale przede wszystkim Twoje doświadczenie, niekoniecznie aż tak wykształcenie. Oczywiście czasami jest gdzieś tam wymagane, natomiast przede wszystkim doświadczenie. Niech ono jest schludne, estetyczne. To jest zupełnie co innego niż na przykład panowie zdjęcie bez koszulki albo drogie panie na siłę jakby wyeksponowane nie to, czego szukamy do pracy na przykład biurowej czy każdej innej. No może poza jakimiś, nie wiem, klubami wieczorowymi, tak się mówi, tak? Nocnymi. O kurde, no nocnymi. I teraz tak, to jest po pierwsze, zadbaj o to, żeby zdjęcie było profesjonalne, tak? I mi w ostatnim miesiącu, podczas kiedy rekrutowaliśmy, zdarzyło się po prostu nie zaprosić kilku osób na rekrutację, mimo że teoretycznie kompetencje były ok, bo zdjęciem sobie odjęliście, tak? Zarówno panie, jak i panowie, tak? Ok, jesteście przystojni, jesteście, czy dziewczyny, jesteście śliczne, tak? Natomiast możecie spokojnie ubrać białą po prostu koszulę. Oczywiście zależy jeszcze od stanowiska, tak? Ale ubrać po prostu białą koszulę i zrobić sobie fajne zdjęcie w marynarce albo w jakichś innych też jak najbardziej garniturze czy czymkolwiek, albo nawet nie musi być takie, ale po prostu nie pokazujcie na siłę to, żeby się po prostu dekolt w pierwszej kolejności rzucał. Kolejna rzecz, zdjęcie, jeżeli wysyłacie, możecie wysłać bez CV, ale jeżeli wysyłacie, to niech zdjęcie jest po prostu w CV, a nie jako załącznik dodatkowo. Jeżeli wysyłacie CV do pracy biurowej, na asystenta, asystentkę, jeżeli wysyłacie do jakiejś takiej, gdzie w ogóle w Wordzie, czy PDF-a, czy cokolwiek trzeba takiego pracować na komputerze z czymkolwiek, to jeżeli Wy nie potraficie zrobić odpowiednio CV, to jaki to daje Wasz obraz też, tak? Czy którykolwiek pracodawca dałby Wam do napisania jakiekolwiek pismo w momencie, kiedy Wasze CV rozwala się totalnie, jeżeli wiecie, że się rozwala, to zróbcie to w PDF-ie, tak? Żeby po prostu wszędzie otwierało się dokładnie tak samo, tak? I to są jakieś podstawowe rzeczy. My jeszcze nie przeszliśmy do kompetencji, my nie przeszliśmy do tego, czy Wy spełniacie w ogóle warunki tego, żeby gdzieś przyjść na rekrutację, bo jeżeli Wasze CV się nie otworzy, jeżeli będzie totalnie rozwalone, jeżeli na dzień dobry ktoś traktuje swoją firmę poważnie, a widzi, że Wy na tym CV nie wyglądacie poważnie i tu nie chodzi mi o to, że macie siedzieć po prostu jakbyście kij połknęli i w garniturze z krawatem pod szyję, tak? Tylko żebyście wyglądali po prostu w porządku i żebyście nie ośmieszali siebie, nie ośmieszali firmy, tak? Jeżeli chcecie, żeby Was szanowali, sami musicie się szanować, tak? Przejdźmy do kolejnej sytuacji. Dowiedzcie się, gdzie wysyłacie CV. Jeżeli naprawdę szukacie pracy, to szukajcie tak, żebyście wiedzieli, że Wy nadajecie się na to stanowisko. To po pierwsze. Po drugie, żebyście cokolwiek wiedzieli na temat tej firmy. Jeżeli ktoś do Was zadzwoni, to ostatnią rzeczą, o którą powinniście się pytać, to czym ta firma się zajmuje. Tak? To Wy powinniście już dokładnie wiedzieć, gdzie wysłaliście CV. Tak? Jeżeli ktoś Wam na przykład Was zaprasza na tą rekrutację, to zazwyczaj każdy Wam poda adres, poda jakby powie nazwę firmy, poda adres, poda piętro, tak, powie z kim jesteście umówieni i tak dalej, i tak dalej. Natomiast takie podstawowe rzeczy, jak firma w ogóle się nazywa i czym się zajmuje, no to już Wy powinniście wiedzieć. Jak Wy zadacie pytanie, co się non-stop zdarza, że ktoś przedstawiamy się, mówimy z jakiej firmy, a on mówi, dobra, a co to za stanowisko, albo co to za praca w ogóle, to Wy powinniście wiedzieć. Jeżeli w jednej firmie składacie CV na 4 stanowiska, to też
też się nad tym zastanówcie, czy na pewno wy się nadajecie na każde stanowisko. Bo jeżeli jest jeden rekruter i widzi, że wy wysłaliście wszędzie, a to są zupełnie skrajne stanowiska, gdzie wiecie, że nie ma szans, żeby jedna osoba miała kompetencje na wszystkie stanowiska, a CV wprost wynika, żeby być może na jedno z tych czterech macie, no to w tym jednym też od razu dostajecie minusa, bo po prostu wysłaliście wszędzie. Jeżeli wysłaliście do dwa, trzy miejsca i macie kompetencje, to jeżeli was ktoś zaprasza i mówi z jakiej firmy, a nie mówi jakie stanowisko, to możecie wprost powiedzieć, jeżeli to pamiętacie, wysłałem CV do was na stanowisko takie i takie, o które stanowisko chodzi. Ale wtedy pokazujecie, że wy się na tym, że wy rzeczywiście wiecie, jaką firmę chodzi, jakie tam jest stanowisko i że wy wiecie, że macie kompetencje na jedno i drugie. Więc dowiedzcie się czegokolwiek na temat tej firmy, co przyda się też na dalszym etapie. Dlatego, że w ostatnim czasie to było zarówno na samym podczas zapraszania na rekrutację, czy dodatkowego wywiadu, czy samej rozmowy. Po prostu ktoś przychodzi i się pyta, o co chodzi w tej pracy. Ja już w końcu zmieniłem strategię i zacząłem mówić na początku, o co chodzi w ogóle w tej pracy i czym jest ta praca, bo po prostu jeżeli dwie, trzy osoby z rzędu mi zadały pytanie, co to za stanowisko, to mówię, serio, po prostu ja mam cię zrekrutować, a ty nawet nie wiesz, o co chodzi, a wszystko było opisane w ogłoszeniu, więc już nawet po zaproszeniu nie zadali sobie trudu, żeby przeczytać, na jakie stanowisko mają być rekrutowani. Idąc dalej, jeżeli ktoś do ciebie dzwoni, punkt trzeci, to jest odbieraj telefon, tak? A jeżeli masz nieodebrane połączenie w momencie, kiedy ktoś do ciebie dzwoni, to po prostu oddzwaniaj. My mamy masę takich CV, do których nie umiemy się dodzwonić i nikt nie oddzwania, tak? Więc nie wiem, po co są wysyłane te CV w momencie, kiedy nie idzie się skontaktować. Czasami jest jakby jakiś kontakt w momencie, kiedy my później wyślemy SMS-a, ale to też chyba tak jakby trochę się pozmieniało, tak po prostu wiem, że tak się jest i to nie o to chodzi, żebyśmy my próbowali po prostu z wszelkimi możliwymi kanałami do kogoś się dobić, żeby ktoś łaskawie przyszedł na rekrutację, tak? Nie mówię jakby, że to jest źle, że my się staramy, tak? Tylko jak najbardziej się możemy starać. Natomiast tutaj jakby do tanga trzeba dwojga, nie? I jakby z waszej strony powinno być tyle samo zaangażowania, jeżeli chodzi o pracowników potencjalnych, jak z naszej strony jako pracodawcy, tak? My robimy ładne ogłoszenie. Jak popatrzycie sobie na ten zakres obowiązków, wszystkie informacje, które tam dajemy, to po to, żebyście wy wiedzieli, czego spodziewać się później w tym miejscu pracy. Jeżeli czymkolwiek się to różni, bo coś się zmieniło, to już na rekrutacji o tym mówimy i tak to powinno wyglądać, tak? Tak, żeby wszyscy byli w pełni świadomi tego, jak to ma wyglądać. Czwarty punkt. Jesteś zaproszony na rekrutację i potwierdzasz, że przyjdziesz na nią, to po prostu na nią przyjdź. Jeżeli coś ci wypadnie, to daj znać, zapytaj, czy jest inny termin, tak? A my gdzieś tam teraz i tak jest lepiej, bo kiedyś dużo mniej osób przychodziło na rekrutację, dzisiaj jakby procentowo jest zdecydowanie lepiej, natomiast nadal się zdarza, że po prostu kilka, nawet bym powiedział 10% osób nie przychodzi na umówioną rozmowę rekrutacyjną. Czasami gdzieś tam później się dowiadujemy, że w momencie, kiedy na przykład pytamy, co się stało, tak, jeżeli gdzieś tam chcemy rzeczywiście się dowiedzieć, bo w większości przypadków po prostu temat jest zamknięty, tak, natomiast czasami chcemy wiedzieć, to ktoś mówi, a, bo coś mi wypadło, bo coś się tam zadziało i albo na przykład nie przyjechał mi, nie wiem, autobus, pociąg, samochód się zepsuł, cokolwiek, to przygotuj się na to wcześniej, zapisz sobie numer telefonu rekrutera, zadzwoń, powiedz, jaka jest sytuacja. Jest szansa, że będzie kolejny termin, ale już na pewno ty będziesz inaczej postrzegany. Mało tego, nawet zostaniesz zapamiętany prawdopodobnie, jeżeli dostaniesz tą szansę na przyjście na kolejną rekrutację, że poinformowałeś. Nie dlatego, że to jest dobre, że nie przyszedłeś, ale dlatego, że tak mało osób poinformuje, że nie może przyjść, że coś się wydarzyło. Konkretnie miej na to jakby taki dowód, tak? Dlaczego nie mogłeś się pojawić na rekrutacji. I albo bądź na niej najlepiej, albo poinformuj, dlaczego cię nie może być i czy jest jakiś inny termin. I dobrze by było, żeby to był dobry powód, dlatego że też miałem sytuację, że ktoś właśnie mi zadzwonił, mówi, okazało się jednak, że tam niańka nie przyszła, albo ktoś inny nie przyszedł. Ja rozumiem, że są różne sytuacje losowe, natomiast no tak czy inaczej jest tam rekrutacja, tak, można to wiedzieć wcześniej i takie dzwonienie 2 godziny później, że mnie nie było, bo coś tam się wydarzyło, kurde, to jak to ma wyglądać później w pracy, nie? Jeżeli ty nie jesteś w stanie przed rekrutacją powiedzieć, że nie przyjdziesz, to co dopiero będzie się działo w momencie, kiedy ty będziesz chodzić do pracy, tak? I zakładam, że no po prostu byłoby tylko gorzej, więc sami sobie strzelacie w kolano, tak? No i piąta rada, to jeżeli już bezpośrednio powiązana właśnie z tym, żeby zrobić research, żeby się dowiedzieć, czym firma się zajmuje, odpowiadajcie na pytania. Być może coś was zaskoczy, być może nie będziecie znali na jakieś pytanie odpowiedzi, ale jeżeli na dzień dobry, jak idziecie na rekrutację, to powinniście wiedzieć, ile chcecie zarabiać.
Tak? I to jest niesamowite, że ktoś idzie do pracy i na przykład nie wie, jaką chce mieć umowę. Tak? To jasne, to może zaproponować firma, ale jeżeli firma mówi, że na tym stanowisku można mieć taką lub taką umowę. Tak, jeżeli powiesz, że są widełki jakieś wynagrodzenia, albo po prostu powiesz, że u nas panują takie zasady, że to ty mówisz. Możecie się oczywiście zaraz tutaj pod filmem napisać, pod podcastem napisać komentarz i powiedzieć, dobra Marcin, ale firma powinna, że tam jest tak właśnie, że standardy są takie, że to firma daje. Ale jeżeli ty idziesz na tą rekrutację i wiesz, że w ogłoszeniu nie było informacji, ile się płaci na danym stanowisku i firma pyta, ile chcesz zarabiać, to ty powinieneś znać tą odpowiedź. Jeżeli ty przyjmujesz taką taktykę negocjacyjną, że ty nie powiesz pierwszy, no to wydaje mi się, że po prostu, że to nie jest czas i miejsce na tego typu zagrania, tak? Jeżeli nie masz naprawdę 10 innych ofert w zanadrzu, tylko po prostu mówisz, co cię interesuje. Nie musisz wprost powiedzieć kwoty, tylko podać jakieś widełki. Albo powiedzieć, chciałabym docelowo zarabiać tyle, jestem świadomy, że na początku może tyle nie być, ale chcę od początku mieć ustalone, kiedy jest szansa zarabiać taką i taką kwotę. Tak, więc jakby to są takie podstawowe pytania, bo wiecie, jak ja się pytam, ile chcesz zarabiać, albo czy ty jesteś dyspozycyjny, czy jaki jest wymiar czasu pracy, czy może być pełny wymiar czasu pracy, czy pół etatu, czy na ile jesteś gotowy pracować i ktoś zaczyna się zastanawiać, to jest trochę tak, jakbyś poszedł do po prostu warzywniaka i mówisz, pomidory proszę. Ktoś się pyta, sprzedawca się pyta, dobra, ile? I ty nagle, o kurde, dobre pytanie. A nie wiem ile, a od czego by to, a jaka to jest rasa pomidorów, aha, a coś. I zaczynacie się zastanawiać, raczej jak idziesz, to wiesz, czy chcesz kilo, czy pół kilo, czy 10 sztuk, czy dwie sztuki, czy to do sałatki, czy na kanapkę, czy do czego innego, tak? I jakby wiesz, więc jak idziesz szukać pracy, ja wiem, że mógłby być zaskoczony ktoś, gdyby ja poszedł na chodnik, zapytał jakichś ludzi i powiedział, ej, jakbyś teraz szukał pracy, to chcesz pełny etat, czy pół etatu, tak? Nie wiem, emeryta pyta, mówi, kurde, nie wiem, czy w ogóle szukam roboty, tak? Jasne. I po prostu może się zacząć zastanawiać, ale ty idziesz na rekrutację. Takie podstawowe rzeczy, tak? I czy ty masz czas pracować? W jakich godzinach chcesz pracować? Co jest dla ciebie ważne w pracy? To są pytania, które pojawiają się na porządku dziennym, tak? Co jest dla ciebie ważne w pracy? Co atmosfera, hajs, jakieś takie rzeczy. I mów szczerze, tak? Jeżeli ty powiesz, dla mnie ludzie są najważniejsi, ale później dostaniesz, nie wiem, 5 zł mniej i mówisz, o nie, tam mi nie dali tyle pieniędzy, to znaczy, że pieniądze te są dla ciebie ważne i po prostu powiedz o tym. To jest normalne, że pieniądze są dla ciebie ważne. To, że atmosfera jest ważna, powiedz o tym, jeżeli jest dla ciebie ważna. Jeżeli gdzieś tam czułeś się oszukany kiedyś, to powiedz, że dla ciebie sprawiedliwość i uczciwość jest ważna i co przez to rozumiesz, tak? I takie jakieś rzeczy podstawowe, po prostu bądź przygotowany na pytania, które pojawiają się zawsze na rekrutacjach, tak? Albo po prostu takie podstawowe informacje na temat samej pracy i po prostu na nie odpowiadaj, tak? No bo jeżeli ty nie wiesz, ile ty chcesz zarabiać, to skąd ja mam wiedzieć, ile ty chcesz zarabiać? Ja mogę wymienić jakieś swoje widełki i czasami je podajemy, a czasami ich nie podajemy, tak? I znam oczywiście wszystkie standardy, jak być powinno, natomiast czasem się normalnie po prostu bada rynek, tak? A czasami przychodzą jest dane stanowisko, gdzie jest taki rozstrzał CV, że gdybym zrobił te widełki, to by musiały być no, kilkudziesięcioprocentowe co najmniej i są czasami takie sytuacje, że ja mam określony mniejszy budżet, ale przyjdzie tak dobre CV, że jestem w stanie zapłacić 30-40% więcej danej osoby, bo mówię, muszę ją mieć w swoim zespole, tak? Ją go, bo ogarnia, bo jest świetny. Albo mówię, w pierwszym miesiącu dostajesz taki budżet, jak był, ale jak ogarnię, rzeczywiście to jestem w stanie dać ci tyle, ile ty chcesz. Ale taka osoba nie wysłałaby CV, gdybym ja od razu podał te niższe widełki. A czasami jest odwrotnie. Ja mam na przykład przygotowany większy budżet, ale się ostatecznie okazuje, że decydujemy się na osobę, która jest dopiero gdzieś tam na początku swojej kariery, nie ma jeszcze takiego doświadczenia, sama jeszcze ma jakieś swoje takie inne, nie wiem, oczekiwania czy wymagania, na które my idziemy na rękę, tak? I na coś się godzimy, ale wtedy na przykład jest to kosztem rzeczywiście części wynagrodzenia, co też jest zupełnie normalne i naturalne. Także mam nadzieję, że Wam chociaż trochę pomogłem. Myślę, że rzeczywiście część osób, która doszła tu do końca, to mówi Marcin, podstawy podstaw, ale ogarnijcie te podstawy podstaw, rzeczywiście bądźcie przygotowani, zróbcie sobie taki rachunek sumienia, czy na pewno każdy, wszystkie 5 punktów przy każdej rekrutacji może sobie odhaczyć, tak? Napiszcie mi proszę w komentarzu, czy się z tym zgadzacie, czy się z tym nie zgadzacie i jakie są Wasze historie, zarówno z perspektywy pracownika, bo jestem pewien, że jako osoby, które chodzą na rekrutację, mogą tak samo przynajmniej 5 błędów pracodawców wypisać i też napisać o jakichś kuriozalnych sytuacjach, więc też jak najbardziej możecie je napisać, a jako pracodawcy napiszcie, co Was spotkało, co o tym myślicie, ale nie tylko na zasadzie takiego hej, pośmiejmy się z tego, że tamten jest głupi albo tam coś zrobili źle, ale napiszcie też jakieś pozytywne rzeczy, tak? Co można zrobić albo co Was pozytywnego zaskoczyło, co Wam się podoba, co byłoby fajne jako standard dla całej po prostu branży jakby rekrutacyjnej, dla każdej rekrutacji. Tak? Uczmy się od siebie nawzajem.
Ja swoje 5 groszy dowróciłem do tego. Dajcie mi znać, czy to jest dla Was wartościowe. Jeżeli tak, zachęcam oczywiście do subskrypcji tego kanału i zobaczenia pozostałych materiałów. Na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję bardzo i do zobaczenia.